Witam wszystkich, z tej strony Piciu, jestem właśnie we Wierzchowiskach, na punkcie. Przyjechałem tu wczoraj wieczorem, po rozładunku tego ciągniczka, na pewno gdzieś tam filmik może będzie. I mam tutaj tą resztę. Ten tutaj ciągniczek z przodu jeszcze jedzie dalej do klienta. Gdzieś tam koło Łukowa. Ten większy tutaj zostaje. Przepraszam. I zostaje tutaj ten ładowacz, łyżka i te drobnice, którą tam kurde mam pod ciągniczkami. Musiałem poupychać trochę, żeby jeszcze ciągniczek tam wszedł do zjazdu. No a to mamy tutaj punkt. Tu stoi kombaj w wierzchowiskach. Tu mamy ładnie sprzęciki, ładowareczki. Arbosik z pługiem widzę już do ładowacza, żeby można było odśnieżać. Tutaj mamy mniej śniegu, trochę wczoraj wieczorem popruszyło niż u nas w Wielkopolsce, jednak jest więcej tego śniegu. Tutaj mamy ładnie kurkowiaczki RCW Unii Zielona. O! Kojarzę czerwone. No, kojarzę czerwone. Tak jak te rozrzutniki. Tam są agregaciki. Cross jeszcze nie złożony. Ta żółweczka. Tak zwany kret, dłutowy chyba. Tu mamy agrisemy. Tu mamy kosiareczkę Samaszu, siedniczek Unii, pług Gregora, czwóreczka. I tu mamy arbusiki jeszcze po tej stronie. I czarna wersja też jest, widzę. Elegancko. Tam jeszcze mamy Rostelmasza Wektora na rampie ładnie ustawiony. Dwa większe, dwa mniejsze. Teraz będę odpinał to, co mam do zdjęcia tu. Chłopaki przyjdą. Będziemy zdejmować. Karton wczoraj wyrzuciłem z kabiny. Nie będę spał z kartonem. Wolę sam. Albo z żoną w domu. Dzisiaj jeszcze mam czarną kurtkę. Później założę żółtą. Starczy na razie.
tak pewnie nieciekawie to odpinanie tych pasów, bo co to tam, co to tam takiego kurwa wielkiego, bo nie. Za bardzo nikt nie chce patrzeć na to. Patrzeć, o. Teraz będziemy zładować, rozładowywać, ładować. Łyżkę już Rafał zdjął. Jeszcze trochę wysuń sobie. Dobra. Weźmie go trochę na myjkę. I po problemie. Wezmę tego trochę, cofnę i chyba go tak zostawię. Dobra, tak go zostawimy. Mogłem trochę do przodu. Dobra, teraz będziemy wyjeżdżać tutaj z wierzchowisk. Mam jeszcze załadowane ciągniczek do klienta. Był tutaj na montaż ładowacza.
Bujacków Lubelska.